Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam nową funkcjonalność, jaka występuje w Androidzie Nougat 7.0, w tym wypadku w Samsungu Galaxy S7. Nowa funkcjonalność nazywa się konserwacja urządzenia. Wcześniej, we wcześniejszej wersji, czyli w Androidzie Marshmallow, nazywała się Smart Manager. Tam mieliśmy opcję, że tak powiem, całościowo albo pojedynczo zoptymalizowania pamięci RAM, bezpieczeństwa i tak dalej. Tutaj jest to zmienione, Smart Managera już nie mamy, nazywa się to konserwacja urządzenia. Jak do tego dojść? Wystarczy przejść sobie po prostu tutaj w ten sposób, ustawienia, i tutaj mamy osobną zakładkę w ustawieniach konserwacja urządzenia. W konserwacji urządzenia, po pierwsze, jeżeli uruchamiamy, zweryfikowana jest bateria, tryb wydajności, domyślna pamięć, pamięć RAM i bezpieczeństwo urządzenia. W tym wypadku pokazuje 92 na 100, czyli doskonała jest konserwacja, wydajność urządzenia, znaczy się, przepraszam, jest doskonała, i dotknąć możemy tego przycisku optymalizuj, oczywiście, jeżeli mamy taką ochotę, i w tym momencie zoptymalizujemy urządzenie na maksa. Oczywiście, zobaczcie, zrobimy sobie to ciach i w tym momencie będą wykrywane jakieś złośliwe aplikacje, jakieś awarie, jakieś miejsce w pamięci, które można usunąć, aplikacje w tle, które działają, które nam zużywają pamięć RAM i baterie automatycznie. Tak więc, jak widzicie, już bardzo szybko możemy sobie konserwację wykonać. Możemy tutaj u góry sobie nacisnąć te trzy przyciski, dodaj skrót na ekranie startowym, dzięki czemu będziemy mogli wykonać konserwację nie wchodząc przez ustawienia, tylko będziemy mieli skrót na pulpicie. Zaraz Wam pokażę, gdzie on się tam pokazał. Możemy także, wchodząc tutaj, wejść sobie na przykład w baterię, zobaczyć sobie szacowany czas naładowania. Możemy sobie przejść do użycia baterii, tak jak tutaj widzicie, czyli pokazuje nam, jak była zużywana ta bateria nasza, procentowo jak to spada, co tam jeszcze, ile dana aplikacja zużyła procent naszej baterii, i szacowany czas, czyli godzina 14 do naładowania. W tym wypadku, tak jak widzicie, szacowany pozostały czas użycia jest oparty przez ostatnie 7 dni. Akurat ja dopiero co zainstalowałem Nougata, więc to na pewno nie jest jakoś specjalnie tam. No, ok, optymalizację użycia baterii możemy sobie też tutaj włączyć w tych ustawieniach baterii, czyli do danych aplikacji możemy sobie daną aplikację ustawić, żeby była zoptymalizowana względem zużycia baterii, tak jak widzicie. Dobra, przejdźmy sobie tutaj wcześniej, tutaj już nic ciekawszego nie mamy, tu ile jaka aplikacja najwięcej żre ekran, jak widzicie, żre najwięcej. Wróćmy sobie tutaj i jeżeli chodzi o baterię, możemy zrobić sobie tryb oszczędzania energii, czyli uruchomić sobie, czyli wybierz poniższy tryb, aby wydłużyć czas pracy na baterii. Teraz jest wyłączone oszczędzanie energii, możemy zrobić średni. Oczywiście sobie dostosować go do danego, tak powiem, elementu. Maksymalna jasność ekranu możemy sobie ustawić, rozdzielczość tutaj, jak będziemy potrzebować, możemy sobie dać na plus, na minus. O, tutaj, tak jak widzicie, ciach. Ograniczenie częstotliwości procesora do 70%, czyli wiadomo, że w jakiejś super gry, jeżeli one w takim trybie miałyby działać, to pewnie będą lekko ciąć, zacinać je, jeżeli chodzi o grafikę także. Użycie sieci w tle, jeżeli chcemy, to możemy to oczywiście wyłączyć, włączyć. Always on display, jak chcemy to włączyć lub wyłączyć, zależnie od naszych potrzeb. Ok, co dalej? Średni, tak jak jest maksymalny tutaj, maksymalny on powoduje takie przejście do bardzo niskiego trybu zużycia energii. To już jest wtedy bardzo ograniczony smartfon, co prawda. Jak widzicie, w rozdzielczości HD już występuje 80%. Możemy też oczywiście zmienić sobie, to zależy od naszych potrzeb. Co jeszcze? Możemy ograniczyć częstotliwość. No to samo co wcześniej, tylko że już tutaj mamy osobne jakby tryby. One występują tutaj w takiej opcji, że możemy sobie po prostu ponaciskać i w każdej chwili zastosować. Tak jak widzimy w baterii, możemy zrobić co? Zużycie energii. Tutaj mamy taką opcję, jak widzicie, ta funkcja wykrywa aplikacje używające baterii w tle. Te aplikacje można wprowadzić w tryb uśpienia, aby wydłużyć czas pracy baterii. Aplikacje w trybie uśpienia mogą nie odbierać aktualizacji ani nie wysyłać powiadomień, ale zostaną automatycznie wypłucone, gdy użyjesz ich ponownie. Czyli na przykład tutaj widzimy, zobaczcie, co zużywa nam w tle i ile baterii. I tu jakieś są aplikacje, widzicie? Tu są aplikacje jeszcze na samym dole niemonitorowane, czyli może zużywać tyle energii, ile chce. Możemy sobie po prostu tutaj dodać jakąś aplikację, bo chcemy, żeby zużywało tyle, ile chce, czyli maksimum. No ale dobra, konfiguracja jest tutaj na naprawdę bardzo, bardzo fajnym poziomie w Androidzie Nougacie. Pewnie sami to dostrzegacie. I te opcje tutaj
wyłączony średni i maksymalne oszczędzanie energii. Automatycznie możemy też i tutaj sobie wykorzystać. Czyli przechodząc do panelu powiadomień i tu mamy oszczędzanie energii, to jest właśnie te średnie, tak jak zresztą widzieliście, a te maksymalne to jest tutaj. Ciach, ciach, tu. Bardzo niskie zużycie energii. Ciach. Możemy oczywiście w każdej chwili sobie włączyć lub wyłączyć. I dostosować oczywiście ustawienia względem naszych potrzeb. Coś jeszcze? Chyba nic, chyba już wszystko wiecie, tak więc oszczędzanie energii no jest na naprawdę bardzo fajnym tutaj poziomie, tak więc myślę, że będziecie z tego dosyć zadowoleni. Czy coś jeszcze tak spoglądam, czy coś Was tu jeszcze może zainteresować? Chyba nic. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji kanału w Forum Wiedzy. PL na YouTubie, do polubienia Forum Wiedzy.pl na Facebooku i jeżeli chodzi o tą konserwację urządzenia, o której Wam przed chwilą wspomniałem, to naprawdę mamy tutaj spore możliwości, żeby raz na jakiś czas sobie uruchomić, a jeżeli chodzi o ten skrót, który tutaj sobie możemy wygenerować w tych trzech kropkach, on pojawia się oczywiście gdzie? Tutaj się pojawił na głównym ekranie. Możemy go sobie poprzerzucać, gdzie go chcemy. Wystarczy tylko kliknąć w dowolnej chwili i kliknąć optymalizuj. W tym momencie jest wszystko zoptymalizowane. Pamięci RAM jest, jak widzicie, 1,5 GB. Możemy w każdej chwili sobie sprawdzić. W każdej chwili możemy wyczyścić. Zobaczcie, ciach, tylko i wyłącznie pamięć RAM i wszystkie aplikacje, które działają w tle, ciach, 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 się wyłączają i nagle mamy dużo więcej pamięci wolnej. Domyślne aplikacje, ciach, możemy sobie w każdej chwili czyścić teraz. To jest 1,5 MB, czyli niedużo do wyczyszczenia. Ciach, ale możemy to wykonać w każdej chwili. Clean Master tutaj nie bardzo dobrze, że tak powiem, współpracuje. Co jeszcze? Sekundeczkę, tryb wydajności. Tu jest akurat normalny, można zmienić oczywiście, jak mamy taką potrzebę. Normalny, tak jak widzicie. Co jeszcze? Bezpieczeństwo urządzenia. Skanuj urządzenie, jest bezpieczne. Oczywiście można zeskanować pod kątem zagrożeń różnego typu. Tak więc mamy takiego jakby antywirusa w naszym smartfonie, który dba o bezpieczeństwo naszego urządzenia. Co jeszcze? Baterie to już widzieliście. Tryb wydajności. No i wszystko. Tak więc jak widzicie, konserwacja urządzenia zamiast Smart Manager działa naprawdę, naprawdę dobrze. Trzymajcie się, pozdrawiam i pamiętajcie nacisnąć na dole czerwony przycisk subskrybuj. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Jeżeli będziecie chcieli, żeby coś pokazać za pomocą filmu, piszcie, postaram się to pokazać na kanale. Trzymajcie się, cześć Wam!